Państwa na kolejnej prezentacji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi z cyklu o kolekcji Subiektywnie. Omawiamy wybrane dzieła z naszej kolekcji malarstwa, która kryje wiele interesujących dzieł. Jednym z nich jest obraz Jerzego Dudy Gracza, zatytułowany Józefowi Chełmońskiemu, namalowany farbami olejnymi na płótnie w 1974 roku. Ciekawostką jest to, że praca ta powstała 100 lat po tym, jak Józef Chełmoński, któremu dedykowany jest obraz, namalował, myślę, że znane każdemu Polakowi dzieło zatytułowane Babie Lato. Reprodukcję na pewno Państwo dobrze znają, ale pozwolę ją sobie przypomnieć. I chciałabym pokrótce omówić, na czym polegały te inspiracje. Dodam jeszcze, że praca zafascynowała mnie interesującym warsztatem. Niektórzy uważają, że Jerzy Duda Gracz malował w sposób podobny do Petera Bruegela, którym też się inspirował. W sposób bardzo delikatny, subtelny, delikatnymi muśnięciami pędzla. Miał też stonowaną, przełamaną, bardzo ciekawą kolorystykę. Obraz Babie Lato Józefa Chełmońskiego, namalowany w 1875 roku w Warszawie, został wystawiony w Zachęcie i wywołał wielki skandal wśród krytyków i publiczności oburzonych pospolitą urodą oraz brudnymi nogami sportretowanej. Czy na podobny odzew liczył Jerzy Duda Gracz, artysta odważnie komentujący polską rzeczywistość społeczną, polityczną epoki PRL-u w rodzajowo-alegorycznych kompozycjach, najczęściej osadzonych w wiejskim krajobrazie? Jego chłopka, malowana 100 lat później również farbami olejnymi, także odpoczywa leżąc na ziemi i prowokacyjnie eksponując masywne nagie uda. Nogi ma jednak obute w czarne świecące kozaczki, symbol prowincjonalnej elegancji w tamtych czasach. W tle, podobnie jak u Chełmońskiego, widzimy krowę na pastwisku. Lecz tutaj dziewczyna rozrywki szuka nie w przyrodzie, ale w stojącym za jej głową radiomagnetofonie, wyznaczniku nowoczesności w latach 70. minionego stulecia. Inna jest też kolorystyka i sposób malowania obrazu Jerzego Dudy Gracza. Płaskimi pociągnięciami pędzla przy zawężonej, zgaszonej gamie barwnej oraz miękkich przejściach walorowych. Warto zwrócić też uwagę na niepokojąco ciemniejące ku górze niebo, zapowiedź nadciągającego wieczoru lub burzy. Jeśli publiczność Babiego Lata zżymała się na zbyt pospolite rysy chłopki, to cóż powiedzieć o fizjonomii bohaterki płótna Dudy Gracza, karykaturalnie zdeformowanej, jak zresztą cała jej figura, nieproporcjonalnie ciężka w dolnej partii. W obrazach malowanych w latach 70. XX wieku artysta kpił z polskiego ludu, za pomocą karykatury i groteski uwypuklając jego przywary, takie jak pogoń za nowinkami technicznymi, zwłaszcza płynącymi z Zachodu czy Stanów Zjednoczonych, prześna elegancja czy lenistwo. Odnajdziemy je wszystkie także na tym płótnie. Poza radiomagnetofonem nie ma natomiast innych oznak nowoczesności, takich jak na przykład słupy elektryczne, asfaltowe drogi czy samochody. Jerzy Duda Gracz celowo je pomijał, gdyż fascynowała go polska prowincja, nieskażona cywilizacją. Mieszkając w Katowicach, szukał jej na plenerach, m.in. we wsi Kamion nad Wartą, gdzie zresztą po dziś dzień odbywają się plenery malarstwa figuratywnego jego imienia. Czy uwiecznił konkretne miejsce i postać, czy jest to raczej jego metaforyczna wizja polskiej wsi, widzianej przez pryzmat dzieła Chełmońskiego? Osobiście obstawiałabym tę drugą ewentualność, zwłaszcza że w latach 70. powstał cały malarski cykl obrazów olejnych dedykowanych Józefowi Chełmońskiemu z tą samą modelką, czasami inaczej ubraną, na przykład w białe kozaczki i przyciasny podkoszulek z napisem Love. Modelka zawsze przedstawiana jest prowokacyjnie, zadartej przy krótkiej spódniczce i swobodnej pozie. Warto też zwrócić uwagę, że to jest popularny typ kobiecej postaci, grubej, dosadnej, pojawiającej się często w płótnach Jerzego Dudy Gracza. Przy ostentacyjnej brzydocie i swoistej karykaturalności przedstawionej na tym płótnie wiejskiej dziewczyny, ta groteskowa kompozycja ma w sobie jednak wiele uroku, humoru i sentymentu, tak charakterystycznych dla malarskiej twórczości tego autora, który mówił: polskie brzydactwa są po prostu bardzo bliskie i bardzo moje. Kocham je całym sercem, bo są jednocześnie święte i pijane, szlachetne i dumne, bohaterskie i świńskie. Ja zaś jestem w ambiwalencji i sprzeczności jednym z nas, naszego drugorzędnego, zapyziałego i powiatowego świata. Jerzy Duda Gracz był podobno chory na Polskę. Fascynowała go rodzima literatura, muzyka, pejzaż, malarstwo, ale jego patriotyzm, w przeciwieństwie do patriotyzmu Józefa Chełmońskiego, podszyty był ironią i humorem. Był moralizatorski, prowincjonalny i gminny, tak zresztą zatytułowany jest jeden z cyklów malarskich Jerzego Dudy Gracza, jedyny w swoim rodzaju.
Jerzy Duda Gracz zmarł 16 lat temu, nieoczekiwanie w 2004 roku na zawał serca, trochę przedwcześnie. Ale jego twórczość wciąż wzbudza wielkie emocje, wciąż jest bardzo popularna i bardzo chętnie prezentowana. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi pokazywała ten obraz na wystawie Rzeczywistość obrazu w Galerii Villa kilka lat temu. Może będzie okazja, aby przypomnieć go ponownie publiczności, podobnie jak drugą pracę tego autora, którą również mamy w zbiorach. Uważam, że jest to twórczość, która wciąż jest aktualna, wciąż intryguje różnymi podtekstami metaforycznymi, ale nie tylko, ale przede wszystkim zachwyca wspaniałym warsztatem i wielką kulturą malarską.